myślę, że tutaj jest warta przekazania, no a więc to, że jednak tutaj Wineta pomiraszka, co by nie mówić, z zespołem ze środy Wielkopolskiej, troszeczkę te plany pokrzyżowała. Wineta Wolin rozpoczęła to spotkanie. Gramy w Toruniu. Już wycofanie z trzeciej ligi grupy drugiej. Stefanowicz przed szesnastką. Aleksandrowicz strzał z dystansu, pierwszy w tym spotkaniu. Piątka zawodników, szóstka nawet zawodników Elany w polu karnym. Krótko rozegrali ten stały fragment gry. Tomaszewski na pole karne, troszeczkę zabany. Trojanowski, Tomaszewski, prawa noga, Tomaszewski! Interwencja Restigela, jeszcze strzał Aleksandrowicza! Obok prawego słupka uderzył. Winety sobie poradzi tymczasem, wjeżdża jak nóż w masło. Trojanowski, zagranie do Zagdańskiego, interwencja Restigela! Jeszcze nie koniec ta piłka, gdzieś w okolicach bramki. Restigel. W tym momencie Wineta w dziewiątkę. Tymczasem łatwo się minął Piotrowski! I gdzieś w okolicach linii bramkowej. Aleksandrowicz do lewej nogi. Aleksandrowicz cały czas przewija. Aleksandrowicz! Interwencja Restigela. Zagranie już do Aleksandrowicza. Aleksandrowicz w polu karnym. Aleksandrowicz zagranie na pole karne. Co z tego będzie, Restigel? Aleksander Tomaszewski w środku. Tomaszewski, ale ten jego strzał. Czego gwizdka arbitra? Tymczasem łatwa strata Glanowskiego, okazja dla Winety na 1-0 i to będzie gol dla Winety Wolin. 17 gol w tym sezonie Adama Nagórskiego. Będą atakować bramkę Restigela. Torunianie, dośrodkowanie na pole karne Aleksandrowicz. Przejął to Chilicki. Dośrodkowanie na pole karne, Bartosz Piotrowski wyszedł z bramki. 20 metrów od bramki Restigela! Strzały Trojanowskiego obok prawego słupka. Bardzo dobre zagranie do Trojanowskiego. Trojanowski w polu karnym. Trojanowski powalony na ziemię. Jeszcze nie koniec, gol! 1-1 Łukasz Zagdański. Gdzieś wykorzystując to całe zamieszanie, Marcin Trojanowski zagrał w światło bramki. Zagranie do Tetycha, będzie okazja dla Elany. Tetych na pole karne. Wyprzedzony Aleksandrowicz, Aleksander Tomaszewski, jego strzał. Kolejny obok prawego słupka. Jak oni fizycznie wytrzymają te drugie 45 minut. Rozpoczynamy drugą połowę. Mamy jedną zmianę. Nagórski ponownie do środka. Nagórski prostopadle. Niezłe zagranie. Na pozycji spalonej był Gałeckiego. Gałecki, lewa strona boiska. Cyburt na pole karne. Okazja. Adrian Nagórski. Tymczasem Wineta. Adrian Nagórski do Adama Nagórskiego. Nagórski dobrze przyjął piłkę. Rusza Wojciech Gałecki, on kontra Krawczun. Adam Nagórski, jego strzał, no zauważył, że ma trochę. On będzie pierwszy do tej futbolówki. Trojanowski przewinął do lewej nogi. Trojanowski, Aleksandrowicz, gol! 2-1! Patryk Aleksandrowicz, kapitalny strzał w kierunku dalszego słupka i naprawdę trzeba pochwalić za tę akcję. Sigel, Tomaszewski, 3-1! 92 minuta meczu, doliczony czas gry. Elana prowadzi 3-1 i zapewnia sobie w tym momencie 3 punkty w rywalizacji z Winetą Wolin. W drugiej połowie Elana zdobyła dwie bramki, które zapewniły im zwycięstwo w tym niełatwym meczu. Niektórym wydawało się, że tutaj Wineta łatwo odda pole, natomiast oni pokazali tutaj ambicje, pokazali gdzieś wolę walki, za co można im pogratulować. Natomiast wydaje mi się, że zaważyła jedna rzecz, a więc oczywiście fizyczność, a więc kondycja tutaj była rzeczą przeważającą, którą Elana